upolitycznionych. Sąd Najwyższy, wtedy pan się nie zachował. Upolityczniony? Tak. O czym pan mówi? O tych komuchach, którzy tam zasiadali? Tych ZPR-owcach, tych, co skazywali ludzi w stanie wojennym? Niech pan, nie żartuje do mnie. Proszę, a to, że Piński robi? Proszę nie wyzywać ludzi. Wie pan, nie, proszę, jest jedna rzecz. Nie ma żadnych komuchów. Ale co się nie robi? Jest jedna rzecz, panie prezydencie. Jeżeli pan chce sprawować ten urząd, trzeba być prezydentem wszystkich Polaków, a nie być na świeczniku prezesa. Ale jest. Proszę jest pana. Zapewniam pana, że jestem i czy nie wszystko, żeby... No, załóżmy. Pan oczywiście może... Koszula bliższa ciału, ale... Ale miło mi jest, że mogę z panem spokojnie porozmawiać, a nie, że wykrzykuje pan inwektywy pod moim adresem. Chcę zwrócić uwagę i bardzo dobrze, że pan zwraca uwagę na to, żeby byli po prostu, żeby Polacy mieli obiektywnego prezydenta. Ja bym prosił obiektywnego prezydenta. Jedynym argumentem, którym się posługiwać, są 2 miliardy na telewizję. Podczas gdy nie bierzecie w ogóle pod uwagę, że to są 2 miliardy. Weto w sprawie. To nie są media publiczne. A wiek emerytalny? To nie są media publiczne. Były i mam nadzieję, że to nie są media publiczne, to są wasze partyjna truba propagandowa. Nie pan robi propagandę, to według pana. Andrzej Duda! Dziękujemy! Spotkanie z surowym recenzentem prezydenta.